Uszanowanie. Dzisiejszymi wpisami w mediach społecznościowych obiecałem parę słów komentarza tyczącego się pożarów. A dokładnie, jak można je łączyć w pewien sposób z terroryzmem trzeciej fali, przestępczością zorganizowaną oraz, uwaga, finansowaniem operacji służb specjalnych. Pierwsza kwestia. Mieliśmy ostatnio dwa poważne pożary i kilka też innych, ale te najgłośniejsze to oczywiście się mianowice śląskie i pożar odpadów chemicznych, no oraz ten najświeższy, o ile można tak powiedzieć, czyli spłonięcie hal, nie hal, a hal tak naprawdę targowych w Warszawie. W tak zwanym międzyczasie palił się też gdzieś las. Jeszcze jedno jakieś składowisko odpadów. I prawda jest taka, że żyjemy trochę w Polsce na bombach ekologicznych momentami, bo tak naprawdę nie do końca wiemy, jak pewne rzeczy usunąć, i przestępczość zorganizowana właśnie wykorzystuje w pewien sposób niedoskonałość prawa, zarabia na śmieciach, wzorem naszych włoskich przyjaciół. No i mamy z tym pewien problem. Ale, no bo pewnie wszystkich tak naprawdę interesuje, co może mieć wspólnego. Z terroryzmem. Wspomniałem też o służbach specjalnych, więc pewnie nie jeden się zastanawia, czy to być może Rosja coś robi. Nie odpowiem na to pytanie, uprzedzając, trochę spoilerując cały materiał, ale dam do zastanowienia się. Mam nadzieję, że tradycyjnie. Po pierwsze, oczywiście takie wydarzenia będą Rosji na rękę. Czy od razu je łączyć? Oczywiście w Europie pojawiły się informacje, że służby. Specjalne służby wywiadowcze informowały swoje rządy o tym, że Rosja planuje serię najróżniejszych zamachów i działań dywersyjnych, sabotażowych, bo tak to trzeba po imieniu nazwać. Pożary mogą temu oczywiście sprzyjać, i ktoś powie: No dobra, ale to, że coś podpalili, to co z tego? A no to z tego, że będą wpływać zarówno na bezpieczeństwo wewnętrzne, a także nawet i na stosunki międzynarodowe. I tutaj widzę właśnie dwie kropki, które można łączyć między innymi właśnie z tym terroryzmem trzeciej fali. Czym jest terroryzm trzeciej fali? No według definicji Rapoporta nie chcę powiedzieć, że był, ale to jest ten terroryzm taki, który pamiętamy no chociażby z popkultury, tak? Filmy, książki, gdzie takim klasycznym przykładem może być porwanie jakiegoś samolotu, gdzie terroryści wcale Niekoniecznie im zależy, aby wszystkich zabić, ale na spełnieniu ich żądań. I tak naprawdę, czemu właśnie wybierali przede wszystkim samoloty? Ze względu na międzynarodowe towarzystwo na pokładzie. Czy ktoś już widzi cechy wspólne? No hala, która płonie, czy hale, w której jest prawie półtora tysiąca punktów handlowych, punktów. Jest miejscem, gdzie tak naprawdę funkcjonuje wiele najróżniejszych środowisk narodowych. Nie wszyscy zawsze się trzymają razem, ale pamiętajmy o tym, biorąc pod uwagę też inne miejsca w Polsce związane z handlem, że właśnie mamy Chińczyków, Wietnamczyków, wiele innych nacji, również afrykańskich. Nie wszystkie te nacje między sobą się lubią. To po pierwsze. Po drugie. No jednak też ta przestępczość zorganizowana w ich wydaniu ma miejsce momentami. Co ciekawe, no wszelkie działania aparatu państwowego polskiego, które są podejmowane wobec tych grup, często spotykają się ze sprzeciwem dyplomacji. Tak, ambasady wystosowują najróżniejsze protesty do najróżniejszych resortów o to, że dana grupa narodowa jest w pewien sposób przez polski aparat prześladowana ciekawe, budzące często wątpliwości i taki obrazek, który też się dzisiaj pojawił, tak, gościa, który biegał gdzieś przy hali, jak się okazuje, z pistoletem, zabawką nieprawdziwym, ale strażacy nie musieli tego wiedzieć, on się chciał dostać do swojego boksu, nie wpuszczono go, więc tą zabawką, na szczęście zabawką, gdzieś tam groził im i, i z tym biegał. Nie jestem tym zaskoczony, bo spodziewam się, że nie jedna z tych osób może mieć przy sobie niebezpieczne, najróżniejsze narzędzia czy jakieś tam środki przymusu, a ostatecznie także i broń. Mówiłem też o służbach specjalnych. No umówmy się z części nacji i ich działalności tutaj raz, że są przemycani często na nie swoich papierach. No i finansują tak naprawdę własne służby specjalne, a przynajmniej ich operacje. Tak. I teraz bardzo ważna rzecz jeszcze taki pożar jak ten właśnie w Warszawie może spowodować zgrzyty jeśli chodzi o relacje międzynarodowe i jest właśnie taką formą jak ten klasyczny terroryzm trzeciej fali więc pytanie, czy może być dla kogoś z zewnątrz korzyścią podpalenie takiego miejsca? może być czy na pewno coś Rosjanie mieli z tym wspólnego? Może tak, może nie, tego nie wiemy. Tych pożarów oczywiście było i jest, i będą. Oczywiście możemy się zastanawiać, czy Rosjanie prowadzą swoje agresywne operacje, bo tak to trzeba nazywać, w całej Europie. Mogli mieć w tym interes, ale tak jak powiedziałem, nie musieli. Przestrzegam przed szpiegomanią, ale z drugiej strony nawołuję też do tego, aby być czujnym i ostrożnym, bo tak naprawdę... Nie do końca i nie zawsze będziemy świadomi tego, kto przeciwko nam działa. Były już sędzia, który uciekł na Białoruś, też jest tego jakimś przykładem, reprezentując tak naprawdę aparat państwowy przeszedł na drugą stronę. Mam nadzieję, że udało mi się taki niepokój zasieć, ale niepokój pod względem dociekania pewnych historii i łączenia kropek, więc życzę Wam, no nie wiem, czy miłych, ale jednak interesujących rozważań, przemyśleń. Czym więcej będziemy myśleć, tym bardziej będziemy też bezpieczni. Do usłyszenia, do poczytania. Zapraszam www.nacelowniku.com